samochód. Go. Witam z tej strony Mazda 380. Dzisiaj jedziemy do babci z Filipczakiem i Mikusiem. Dzień dobry. Chłopie, to z godziny nam zajmie, więc będziesz miał dużo montowania. Okej, okay, będę montował. Ej, nie, mam ręce. Nie wiedz w słup. Nie wiadę w słup. A jeżeli już... chcecie zmontować auto? Jak zmontować... ja się mogę pokazać, jak go zaraz zmontować auto, ale a, to spoko. Nie... to... ale to nie teraz. Ej, dlaczego ręce mi cały czas latają? Co ci cały jadą? Auto driftuje! Arabskie drifty. Nie, po prostu troszeczkę w poślizg składliśmy i się nie stało. A dom babci ma jaki kolor? Biały. Ale jak coś, jak będzie takie wielkie góry, gdy będę podnosić samochód, to nie wychodźcie. Ej, ja mogę latać XD. Gdzie ty jesteś? Mikusio. Ja latam, XD. Jestem za wami, ja latam. Chwila, bo to hamulców nie ma. Bo to hamulców nie ma, no. Jak to nie ma hamulców? Gdzie ty jesteś? Czekaj, sam zrobię auto. Nie. Nie. Nie zdradzaj narodu. Nauczę się. Czekaj, muszę znaleźć coś, co... my mamy do końca pojechać, a ty takie głupstwa robisz. Gdzie ty jesteś? Trochę z tyłu. O, widzę dobra, was. Widzę. Gdzie? Gdzie ty jesteś? Nie widzę cię. Widzę go. Ja latam. Czekaj, latasz. Dobra, już ty możesz to latać. To hamulców nie ma i dlatego tak zahamowałem. Siadaj, Mikusiu. O, jak ty latasz? No normalnie, na co? Przejechałeś dobra, go. Siadaj, Mikusio. O, siedzę. No, ukradłem deskę. Ej, weź tą deskę, wywalaj. Okej. Okay. Nie wywalaj, bo ona jest potrzebna. Dobrze, nie ma. Proszę, Mikusio, nic nie psuje. A, jeszcze zębów nie zaspamowałem, ale to nieważne. Idziemy, po prostu jedziemy. Tak, po prostu jedziemy. Jedziemy do babci. Jedziemy na Octon. Jedziemy na Octon. Jedziemy na Octon. Octon. Już niedaleko jesteśmy żółtego biomu. Silnik z ziemniaków. To jest normalne. Ja złoto ziemniaki zamontowałem, żebyśmy szybciej jechali. Silnik ziemniaczany? O! Znowu wpadliśmy w poślizg. No, ale to jest coś takiego. Dachujemy jak BMW w realnym życiu. No. Tak, o, widzisz ten wzgórek do tej żółtej krainy. No, tylko czekaj. Znaczy bardziej pustynnej, bym powiedział. No, mam wrażenie, że ta gra jest jak My Summer Car. Nie za bardzo. Ale tak, da się od zaraz budować auto. Jakbyś chciał. Ono no pisa. wiem, bo zauważyłem, że da się respić wszystko. No, dajemy tak. Let's go pod wzgórek. Udało nam się. Szybko wjechaliśmy. Dobra, idziemy o, let's go, jesteśmy na pustyni. Za pierwszym razem. Co za droga taka wąska? Nie, no i po prostu no, czasem się przez to jest randomowo generowana mapa, więc co ty od niej chciałeś? Breaking Bad. Łamanie a, mózga. Ale nie, on mówi bad, a nie bad. Jest różnica. Wiem. Przełamywanie o, niebieski zła. Domek. O mój Boże, jesteśmy w tej, w Nevadzie. Nie, to jest Nowy Meksyk. Ej, musimy odwiedzić Waltera White'a. No weź ty. Gdzie jest Walter? Nigdzie nie ma. Proszę nie się, mogę uwierzyć, że ty jeszcze nie zgubiłeś drogi. No bo się nie da, po prostu po lewej jest są słupy i tyle. I tyle wiem. Po lewej stronie drogi są słupy. I takim sposobem nie da się zgubić drogi. Jest Walter. Ja gdy ostatnio tak dużo grałem w tą grę, to zapomniałem, że to jest w ogóle podróba The Long Drive'a. Dlatego, bo w The Long Drive'ie też chyba były słupy po lewo, a nie, były po prawo. A możliwe to może być The Long Drive. No, bo sens tej gry jest taki sam. Trzeba dojechać do końca. Tylko troszeczkę mniej tutaj, mniejsza ta gra jest, łatwiejsza. Tylko mam nadzieję, że nie zgubimy domu babci. Nie zgubimy. Co jest ten telefon w ogóle?
No bo tam możesz na przykład teleportować się do kogoś, ten ktoś akceptuje i się teleportujesz do niego na przykład. A w tym telefonie też możesz tego Game Passy kupić i takie tam ciekawe. O, kolejny wzgórek. No. O, znowu poślizg. Ale to nie jest kolejny biom jeszcze. Kolejny biom to będzie las. Potem zimowy biom, potem jakiś kamienny biom, potem zimowym, malutkim. I gdy już kamienny biom się skończy, to będzie ten biały biom, w którym będą te wielkie góry, co trzeba będzie samochód podnosić do nich co parę minut. I no, to... ale tego dużo będzie. Potem będzie dom lat. Będzie dużo wycinania. No. I montowania. Po długie będzie ten podnoszenie auta. Ale na pewno podnosi... sobie tak, żeby z każdej krainy był jakiś moment. No. Ty w ogóle z czym montujesz? Co? O! Ale jeszcze tam się montujesz. Wycinam w YouTube. Aha, po prostu wycinasz i tyle. Ej, dlaczego nic nie widzę? A montować? A, bo ty... Nie, że Miku się znowu gdzieś zniknął. Czekaj chwilę, bo... Nie mogę wysiąść! Ej, coś się stało. Muszę auto rozbudować. Nigdy, ja nic nie widzę. Ej, ale gdzie ty jesteś? Ja mam czarny ekran, człowieku. Jesteś w niebie. No, czekam aż Miku się... A kiedy będzie dzień? Ej, gdzie ty odjeżdżasz beze mnie? O, nie, światła. Ej, gdzie on jest? Bo ja nie widzę takiej dużej gwiazdy. W niebie. Ale zbieram domowe rzeczy w niebie, może je zobaczycie. Nie, nic nie widzę. Ty widzisz gwiazdy? Ja nic nie widzę, mam czarny ekran. Przez chwilę myślałem, że też widzę gwiazdy, ale to po prostu brudny mam monitor. Ej, serio? One tutaj są te rzeczy. Coś doleciało. Ej, serio? Widzicie rzeczy, które je respię? Czekaj, będę cały czas respił. Nie, słuchaj. Ej, to jesteś ty, widzę cię. No. Twoje ręce się tu zbugowały. Twoje ręce się tutaj zbugowały. A, bo ja jestem w czarny... Dosłownie, w czarności. Zobaczcie sobie. Gdzie? Ja to. Nie mogę. Gdzie ty jesteś? A myślę, że... Ja tylko to widzę. Dlaczego Filip nie tak nie lata? Poczekajcie, no, zrobię resetę i się do was teleportuję. Nie! A, dobra, teleportować się możesz. No to przecież to nie jest czarny ekran, to jest niebo. Już są gwiazdy. Nie, serio? Są gwiazdy? A nie, to ja mam brudny ekran taki, że wygląda jak gwiazdy. Ja też mam brudny monitor. Dobra, to... Czekajcie. Teleportuj się. F? Klikasz w tego grębi? A, dobra, już wysłałeś. Wiem, już czekam, aż się zgodzisz. Zakrzepnij. Dobra, ty jesteś w niebie? O! Dobra, siadaj. Jedziemy, bo... A, chyba tutaj nie podjedziemy. A chociaż może podjedziemy. Wiecie, tu jestem, ludzie. Gdzie? No, siadaj. Mikusie, siadaj. Tam. Czekaj, spadłem. A, tu. No, się zespawnował troszeczkę w niebie. No. Nie mogę się... Zamontuj to od nowa. Czemu ty urwałeś ten fotel? Nie mogę usiąść. No, klikamy. Może drugie działa. Let's go. Ale to nie był powód, żeby urywać komuś fotel. Ale nie chciałem urwać fotela. Ej, my chyba tędy nie wjedziemy. To jest zbyt pionowe. To będę musiał chodzić. Nie, słuchaj. Nie. Mikusio, siądź od nowa. Dobra. Ja wszystko ogarnę. A, okej. Okay. Musisz użyć mocy Boga. Tak, co jest? Boga. No to ja ponoszę auto. Obak. Przecież to normalne, tak... każdy tak robi. I wiesz co? I te góry, które będą tam na tym białym biomie, to będą w parę razy większe. Nie wiem, czy 10 razy większe. I mam pytanie. A dlaczego po prostu nie zamontujemy drzwi? A po co? Tak jest wygodnie. Ale będzie ładniej. Nie sądziłem, że jesteś Bogiem. Każdy tak umie powiedzieć. Mój Boże, złote ziemniaki. Jakie są ziemniaki? Będzie karmić. Ile jest? Bouncy ball. O, wreszcie. Jesteśmy na górze. Nie, o, let's go, jesteśmy w lesie. Ja nic nie widzę. Padliśmy? Czekajcie, ja już wsiadam do auta. Jedziemy. A, czekaj, bo bak. Co ty robisz? Czekaj. On znowu urwał fotel?
Czy zaraz wyjmę z tego mapę? Znowu mapę. Dobra, już idziemy. Przynajmniej teraz do żartu. Let's go. Przestań urywać te fotele. Zaraz siebie urwę. Ty jesteś mordercą foteli. Musimy jak najszybciej przejechać to. I czemu jedziemy nagle tak szybko? No bo się rozpędziłem. A nieważne. Dobra, ja tylko gram w Hearts of Iron 4. Nie, dlaczego ty zdrajca narodu? Ale my szybko przejdziemy to. No wiem. Ja ile na godzinę teraz idziemy? Skąd mam wiedzieć, ile jedziemy? Trochę tak patrzysz na mnie. Czemu ty wyglądasz, jakbyś miał zeza? Kto ma zeza? O. Mazda. O, Arkasz, Mazda, odwróć się do mnie. Mazdus. Co? No odwróciłem się, czego? Mazdus, Wyglądasz jakby skręcił, jakbyś sobie skręcił kark. Mazdus, sus. Filipczakus. Mikusus. Mój mamus. Gdy przejdziemy Grammy, to będziemy grać w PCB. Okej, let's go. Ej, mam już Tiguana, co nie? Ale ja chciałbym zrobić eksperyment, kupić tego Vana i zobaczymy, czy serio dostanę więcej kasy z kuriera. No, dostaniesz, bo ja tak mam i nawet jest napisane w menu, że dostaje się więcej. Tego za 70 tysięcy kupię. Bo czemu nie? Kurde. Ja ci polec, najwięcej się zarabia na Krafcie, na Volkswagenie Krafcie i małym Mercedesie Sprintonie. No to ja właśnie mniej Mercedesa chcę kupić. A. Też ja ci bardziej polecam Krafta, bo Kraft ma mniejszą prędkość maksymalną, ale szybciej się rozpędza. No ale Mercedes to Mercedes. No też racja. Tylko nie wiem, czy to naprawili, ale kiedyś Mercedes bardzo często zjeżdżał z jakiegoś powodu na prawo. O, widzisz, że jesteśmy na białym gromie. Widzisz, jak szybko przechodzimy? O, bo on jest tak samo miał. Na początku. Że zjeżdżą na prawo. Chyba to naprawili. Już mnie to nie obchodzi, jaki to mil jest, ale ważne, żebyśmy przejechali to. I co będzie po tej krainie? Po białej? Zaraz będzie ten, kamienna kraina, właśnie po tej górce. On, ta biały, ten, biała jest bardzo mała, ta zimowa. Teraz widzisz, jest kamienna. O, kamień. Co to jest za wielki budynek? No, to są jakieś takie, nie wiem, co to. To tak. To tak jakoś jakieś modele dziwne. A tak po prostu sobie tam jest, okej. No, bo czemu nie? Dobra, co, czekaj. Ale wielka góra! I patrz! Pfut, nie, przecież tam będą jeszcze większe góry na białym biomie, co ty mówisz? Więc po prostu na słupie się zatrzymaliśmy, więc mamy szczęście. A. Jak to możliwe w ogóle, że nasze auto się nie rozwaliło jeszcze? No, że to jest normalne. Czemu ty według siebie wszystko jest dziwne w tej grze? Przecież to wszystko jest normalnie. Jestem przyzwyczajony już do tego, że ta gra jest dziwna. Ta gra jest po prostu wyjątkowa. No. Każdy jest limitowana wyjątkowy. Edycja. Limitowana edycja oprawdy 50. Gdy wajwali cię przyjechał na jedno kołowce. Tak. Ładnie. Tylko tutaj zamiast Hagi Wagi cię przyjedzie na jedno kołowcu, to babcie ci przyjedzie. Grębi. Rambus. Grambusus. Grumbington. Był jakiś drogowskaz, a nie zdążyłem go przeczytać. No bo jedziemy po prostu. Jedziemy naprzód. To jest cel tej gry. Mam nadzieję, że nie gra z Hearts of Iron. Nie wiem, czy mogę ci na to odpowiedzieć szczerze. Nawet podczas nagrywania musisz grać w Hearts of Iron. A co mam innego robić? Siedzieć i patrzeć, jak jedziemy samochodem? Tak. Chyba fajnie jeść. Nie mówię, że źle się jedzie, chodzi o to, że... On woli tryhardzić 2000 godzin w Hearts of Iron 4. Oj tam. A kiedy będzie 2000? 2000 godzin, o, jeszcze troszkę. O, jakieś domki. Ale duży wieżowiec. Amogus sus. Tu.
normalny wielki budynek. Tak naprawdę nigdy droga w Rotunda Grembis nie skręca gdzieś. Ona zawsze idzie prosto, tylko po prostu ma takie skręty, żeby się wydawało, tak, że skręca gdzieś. No. No idzie w prostej linii. Bo twórca gry nie chciał skrętów. No ale w danym grze też tak nie było. Tylko małe skręty były. Mikusia, patrz, gdzie już jesteśmy. O, zaraz o Boże, jesteśmy. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Zaraz wam powiem, jaki mil. Tylko, nie zahamuję. A babcia nas zabije. 68. Już więcej niż połowę przejechaliśmy. Ej, a Filipczak, widziałeś o tym, że ty masz 69 znajomych? Co, serio? No, kiedy patrzyłem na twój profil w Robloxie, to masz 69 friends. Ale fajnie, ale fajny numerek. 69. Ej, ale 69. Już przyjechaliśmy więcej niż połowę. Dobra, tutaj też trzeba będzie. Tutaj trzeba użyć mocy bomba. A ja teraz chcę podnieść auto, Nie, bo zbagujesz mi auto i potem ty będziesz mógł tylko kierować. Ej, to ja, czekaj, ała, to ja polecę do góry. Dobra, to ty będziesz lecieć i patrzeć. Ej, ale to śmiesznie wygląda. To jest. No. On naprawdę jest jakimś bogiem. No. Ale wiesz, że ty też tak możesz latać. Trudno. Już mieliśmy przejść. Już więcej niż połowę przejechaliśmy. Super. Kabina samochodowa. Już 50 minut nam zostało tylko. O mój Boże. Już na Chmilku przejedziemy. A i tamte góry też na Chmilku przelecimy. O Boże, tutaj... Ej, tutaj będzie kolejny spadek. A nie, dobra, przewidziało mi się. Serio? No co ty robisz? Ty budujesz samochód? Nie, ty nie umiesz w ogóle, więc nie zbudujesz. Siadaj mi. Dobra, idę. Mikuś! Dlaczego ty masz tylko trzy zęby w mordzie? Ja swojego kota chyba nazwę Mikuś. On ma tylko trzy zęby. No to możesz się zapałnować w zęby przecież. I będziesz mieć więcej. Jest, można mieć więcej zębów? No. Możesz się zapałnować. Masz trzy zęby. Jak można respić zęby? No na Z i się tutaj szukasz zęba. O, jest na dole. Koło Ibiba. Polskie tłumaczenie jest w grach w Robloxie. O, widzę. No, o, stacja widzisz. Benzynowa. A to co ty? A, tak, potem są zęba. I jak nam się skończy paliwo, to sobie ze swojego kanistra zatankujemy. A mamy taki kanister? A my nie możemy po prostu respić kanistrów z paliwem? No, możemy właśnie. Bo to jest prywatne. Ja właśnie w bagażniku mam parę kanistrów. No. Bardzo łatwo się wpada w poślizg tym autem. No, a co ty myślałeś? Ja. To nawet hamulców nie ma w ogóle. Tak się zatrzymamy u babci, walniemy jej w dom. Kiedy będzie sobie jadła obiadek, to my wbijemy jej przez ścianę. Szczerze, to nie jest taki zły pomysł. Dziękuję. No ale my nie będziemy jej wywalać z domu, bo przecież musimy tam skończyć grę w piwnicy. A, i pewnie babcia nas zje. Nie. Zamknie w piwnicy. Nie, zobaczcie, na kresce. Ja nie będę spoilerować nic. Spoko, ale będę spekulował. Chociaż Mazda już widział tę kresce, bo przecież przechodził. Ale to było bardzo dawno. Mazda, nie spoileruj, bo zostaniesz wrzucony z grupy Myszki Miki. Lub przyjaciół Myszki Miki. Mazda, serio, jak Myszka wygląda, ma takie uszy. O, fajnie. Lub przyjaciół twoim. Ciekawe, jak bardzo susowo wyglądam w tym fioletowym kapeluszu i w tych włosach. No. I tak najlepiej wygląda Mikusia. On...
Nie lubią. Ale wysoko jesteśmy. Wow. O Boże. Białe biom. Okej, Piotr. Ale dlaczego wysiadasz? Nic nie rób, Mikusiu. Nic nie rób. Nic nie robię. Siedzę tu. No to po prostu leć. Więc tak. Podnosisz auto. Stamtąd my spadliśmy, tak? No to idziemy tam. Tak. Musimy to ten. Polecieć nad tym. Lecimy. Cześć Mazda. Pa Mazda. Jesteś. Lecę sobie przed wami. Zobacz, tutaj patrz, jakbyśmy spadli stąd. To tak by było trudno stąd podnosić się. To nie? Więc musimy to po prostu przelatywać. I tyle. Ej, let's go, mam latarkę. Ok. O Boże, ale spadek. I my mieliśmy zjechać na dół? Nie, trzeba to właśnie tak przelatywać. Będzie jeszcze... wiesz co? Następnym razem pewnie już będzie góra. I trzeba będzie po prostu polecieć na nią. I będzie wtedy koniec gry chyba. Ale ta góra jest wysoka. Kąta. No tam będzie właśnie taka wysoka góra, myślę. Czy jeszcze wyższa. A, mamy zaraz jakieś pianino. Ej, zaraz będzie spadek. Mazda, chcesz... Ej, Mazda i Mikusio, chcecie spaść z tą górę, która zaraz będzie? Bo zaraz będzie taki fajny spadek. Nie wiem. Może. Mam światło sygnałowe, jakby coś. No, Mikusio. Sygnałowe. Co? Mikusio, chodź tutaj. Fajny spadek. Lecę. Będzie. Zaraz będzie fajny spadek. O, widzę go. Ej, jak patrz, mam światło sygnałowe, żeby nie było widać. Masz jaki wysoki spadek. No to siadaj do auta. Ej, zjeżdżamy z tego autem? Zjeżdżamy autem? Siadaj do tego. A w którą stronę jest do babci? Idę. Tylko nie na kierowcę. Siadaj gdzieś. Na tyle. Siadłeś? Co to odwalasz? Usiadłeś? Bo odrzuć lampę, o. Nie, lampę. Czekaj. No nie, co ty? Zamontuj od nowa to. Czekaj, a bo to jest to niedziałające krzesło. O! On urwał to krzesło. Mikusio, siadaj. Ale co robisz z tym krzesłem? Mikusio, siadaj. Czekaj, o. Let's go, jestem. Tak. No, Mikusio. Mam światełko. Co? Tylko moje światełko. Dobra. Chyba spadam przez siebie trochę. Ojej, sorry. Jesteś za ciężki. Ej, szybko. Musimy dolecieć tu. Bo bym spadł całkiem. Byśmy musieli od nowa tu się podnosić. Dobra, zaraz spadniecie. A ty z nami nie spadasz? O, spadasz z nami. Jednak nie. Wy spadacie nie w tamtą stronę, co trzeba. Nie! Nie! O-o! Nie, po co ja to zrobiłem? Mazda, jakby to powiedzieć, spadasz. Gdzie spadam? Nie w tą stronę. Nie w tą stronę. Teraz będę musiał się od nowa podnosić stąd. Więc nie przeszkadzaj, Mazda, proszę cię, nic nie rób. Siedzę sobie. No bardzo dobrze. Nic nie rób tylko, dobrze? Mazda. Ile razy będziemy spadać z tej górki? Ja nie chcąc, nie sam wpuściłem to auto. Darza się. Teraz będziemy parę minut się tutaj podnosić, no. Nie mogę. Nie widzę cię. To się wytnie. Bez kitu. Plus jeden. To jest opona i teraz potrzebuję 4 spinnerów. Spinner mi spadł. Łatwo. Gdzie jest mój spinner? Ja, ale jaki spinner? Widget spinner? Nie, żeby koło się kręciło. Teraz na to nakłada się koło. O, let's go, zrobiłem koło do samochodu. Nie, samochód mi spadł. Mikusio, my już prawie się podnosiliśmy, więc... Wiem, ale... Ale ja chcę się nauczyć na przyszłość. Ej, widzę was. Lecimy sobie. My lecimy w dal. Nic. Wyruszam to. Patrzcie, jak to wygląda z daleka, czekajcie. O. Lecimy w dal, lecimy w dal. Na początek mam coś tam i nie wiem, coś tam, nie pamiętam. Co ty robisz, Mikusio? Co to jest? Co to są za jakieś itemki? To są samochody.
Dobra, ten Mikusio, przecież na górze prawie. Super. Ej, o minuty się pomyliłeś chyba z tym, ten, z tymi 5 minutami. No, Mikusio, proszę cię. Możesz nam nie przeszkadzać. Jeszcze z nami będziesz jechać. Kusiu! Patrz, to w nas leciało. Dobra, Mikusio. Już bez ciebie. Już bez ciebie będę to auto tam, ten, w dół brać, bo ten, bo to coś się zepsułeś i tutaj spadło. To jeszcze ja spadnę na dół, co nie? I sobie zrobię swoje auto, co ty na to? Mam przynajmniej spróbuję. A, bez kitu, ej, co jest 5 minut, ty zgadłeś. Ej, let's go, jestem mądry. Dobra, czyli 80 mil, 400 kilometrów nam zostało. Ej, ile tu jest rzeczy? Dobra, siadaj, Mikusiu. Ej, bierzemy sobie benzynę. Co tam zrobił? Co tam odwalił? Siadaj, Mikusiu. Ej, ty widzisz, a nie co chcemy tam wziąć odwalił? Benzyny? Zaraz weźmiemy. Znaczy nie, bo my mamy przecież swoje. A, no tak. Już lecę. Siadaj, Mikusiu, zaraz zatankować muszę jeszcze. Bo się paliwo nam kończy. Jakby coś tu jest, stacja, jakby ci się skończyło. Ale ja widzę. To nie wyrywaj tego fotela! Mikusiu. Dobra, siedzę. Trzeba. Ale nie. Bez latarki, bo zbagujesz. A mogę o tak? Co zrobiłem? Ale bez sensu to jest. Proszę się. Poczekaj. No, Mikusiu, samochód bagujesz. Zatankować nie mogę się ściemy. O tak, mogę postawić. Dobra. Nie, w ogóle nie stawiaj tego. Wow, Mikusiu. Ten górek był naprawdę wysoki. Żegnaj, świadełko. Zostaniesz tak samo. Mikusiu, siadaj, jedziemy. Ej, czemu ty rezmisz kierownicę? Żeby światełko Mikusiu nie było same, mogło się bawić w samochód. Będzie miał wspomnienia. Będzie mogło cierpieć, przypominać sobie, że kiedyś był w samochodzie. Dlaczego ty znęcasz się nad światłami? Czemu nie? Ja się znęcam, jestem ich wybawicielem, ale wielka ściana. No. Prędkość! Prędkość! Ej, a co bym postawił siedzenie na dachu? No nic się by nie stało. Nic by się nie stało. To wiecie co, jak się gdzieś zatrzymamy, to sobie przyniosę, bo będę miał lepszy widok. Dobra. Nie ma problemu. A co ci dach się urwie? Mogę patrzeć na nasze głowy. Nie, tak się nie urwie. Tylko jeżeli będzie Mikusia zepsuty. O, jakaś stacja benzynowa. Jeżeli Mikusia będzie zepsuty, to wtedy się urwie. Let's go drifty, no. Ej. Do którą stronę mamy jechać? No, w tą. Przecież po lewej powinny być słupy. A, no tak. Dobra, więc... czekaj. Prawda, co ile zaraz milów mamy? Wtedy znajdę znak w ogóle. Dobra, tam jest znak, ale nie będę tam jechać, więc na następnym znaku popatrzymy. Bo na ten mi się nie chce. O, tutaj jest znak zaraz. Jaki znowu znak? To nie ma. Znak ile jest mil do babci. O panie, okaż swój znak. Nie zup. Boże, czy to ty? Nie, to twoje. No, czy ty nie, mnie to widzisz? Twoje największe cierpienie. O, grób jest, widzicie? Grubaki. Nikogo. Nie, to kogoś innego, nie wiem. To twój grób. Ej. Tak, właśnie, to jest grób. I nagle jest intro z powrotu do przyszłości. No możesz to wstawić nawet, Magda. Im. Co? No możesz to wstawić film nawet, jak chcesz. Dobra, już. Jest mnie niedaleko. Jeszcze. Który to mili? A ile przejechaliście mili ten w tej grze? Ja przejechałem, czekaj. Ja przejechałem 2 miliony 160 tysięcy. Ja 324 mile. Cały a ja 2 miliony 163 tysiące, dlatego by się coś zbugowało. A ja nie, proszę cię. Co się dzieje? Co to zrobił? Co to zrobił? O, sorry. Mikusiu. On urwał, tak? Mikusiu, zostaw to. On urwał, tak? Mam to trzymać.
Mikusiu, zostaw. Sorry, nie chciałem. Ty już drugi raz szedł, urwałeś dach. No bo się nie kliknąłem. Sorry, naprawdę nic. Nic nie klikam. A, Mikusiu, o, nie, to. No nie da. Rzucanie dachem 3000. Oj, sorki. Po prostu źle mi się kliknęło, chciałem włączyć telefon. Dobra, siadaj mi. Czemu ty fizy nie zamontujesz? Dobra, to ja to też... Na górze, let's go. Let's go. A jedziemy. Mam nadzieję, że to nie będzie nas psuć naszej aerodynamiki. Gdzie jest Mikusio? Na dachu. Co? No, posyciłem sobie tam siedzenie. Można na X sobie zobacz. Z trzeciej kamery. O, nie wiedziałem, że o, tak jest. Się da. Ej, ja też wiedziałem, że się da. Serio? No. Ej, jak ja dziwnie wyglądam w tym w tej czapce. Nie powiesz Sherlocku Holmesie. Mam trzy zęby. No. Ja też. Odkryłeś Amerykę. Na koniec mogę nam zasplanować, że bez te zęby, żebyśmy mieli najwięcej ze wszystkich. A ile da się mieć maksymalnie zębów? Nie wiem, z 10 chyba? Uuu, ale flipy. Ale dzikie drifty. Ej, nie złamaj sobie tam kartu na górze? Kurde, czemu my tyłem jedziemy, no? Bo nie zamontowałeś hamulców. Nie, bo nie ma hamulców w tej grze nawet. A. Nie ma hamulców. Dlaczego tu nie ma hamulców? Nie wiem. Pas. Czuję, że zaraz będzie kolejna górka, na którą będziemy musieli się podnosić. O. Ciekawe, czy w PCD dodadzą ostrowiec. Nie wiem, zobaczymy, ale na pewno koszalin dodadzą. Boże, rewolucja czeska, au, au. Bo wiecie, co jest fajne? Że w Ostrowcu, tam za Smardzewem, jest jezioro ostrowskie. Takie duże jezioro. 107 mil jest. Jeziorus. Ile jeszcze mil? Jeziorus. Bo nie widziałem. Sprawdzę, czekaj. Jeszcze 16 milów jeszcze. To jest chyba 101 mila. Nie, 104. No a. Nie, co, ile jest? 16. A, to dobrze. Co 2 mile się pokazują znaki. A. A nie co jeden. No o, mówiłem o tym. Widzicie to? O, znowu na górze spróbuję zrobić nowe auto. No nie, ale przestań. To chyba jest ostatnia góra, która będzie już dom babci za nią, więc... O tu. Na ręce. Mam świadczenie. Szybko mi pójdzie. Co się dzieje? 40 minut to przyjechaliśmy. Kto wyszedł z samochodu? Mikusio. To ja lecę na górę. Co na górę lecę? No nie, to jest haker, ewidentnie haker. Reportuje tego typa. 106 minut. 108 mili. Nie, 106, tak. Zastanawiam, jak oni w ogóle tą drogę zbudowali. To jest tak randomno generowane, a ja nie wiem, jak na zwyczajnych serwerach oni to przechodzą. A bo na zwyczajnych nie da się latać, co nie? No. Jak oni przychodzą? Chyba, że auto popychają. No. Ale pod to się chyba w ogóle nie da wejść. A wiecie, że w tej grze da się zrobić helikopter? No. Ogólek spadł. Nie da wchodzić. Ej, pod tym się da wejść, wiecie? Nie dosłownie się na górę. Tak. Chyba się czyli da. Czyli wchodzą i potem idą do domu Gręby. Na piechotę. Tak. Ja nie mogę. Przecież to straszne jest. No. Oj. Ej, tak, ja chyba idę. O, jest. Ja dosłownie wchodzę po tym. Mokusiu, haker, co nie ma zda? Haker, report. Ale ja sobie wlecę. Haker. Easy. Haker, rektor. Mówię nie. Dlaczego za autem się tak wolno leci w ogóle? A, wiem, masa. No, to jest logiczne. Siła, masa, no. Moc, grubasa. Jakie życie, taki rap, jaka fałda, taki schab. Fałda. Najpierw masa pod tym rzeźbą.
to Giro? Po to, żeby przegrać auto, gdy się przewrócił. A, to się przyda. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? Daleko jeszcze? 70% już na pewno to zrobiliśmy, albo z 50%. A nie, już dolatujemy. Mikulcio, co ty tam robisz w ogóle? Auto. Mikulcio, a widzisz jaki owoc dali jakiś dom w ogóle? O! Co się stało? Tak, widzę chyba, to jest chyba dom Grambi. Chciałem powiedzieć tylko to, że mnie jakoś dziwnie zbugowało. Jak? Jestem w ścianie, czy coś. Us. No to się teleportujesz do Mikusia, jak chcesz się coś zbugowało. Tak, kliknąć. Ale nie teleportuj się teraz. Jak się serio zbuguje, to się resetuj, co nie? I a się teraz naprawdę zbugowałem, zaraz, spójrz. Ok. Mazda opiąty, Mazda opiąty, o mój Boże, wózek. Wózek. Wózek sklepowy. Wózek sklepowy? Ej, opuść ten wózek sklepowy. O, co się dzieje? Ja ewidentnie się zbugowałem. Ej, przewrócił mi się wózek sklepowy. O, Mazda się zresetował. Dobra, to resetuj się i się teleportuj się do Mikusia. Dobrze, ja zrzucam wózek sklepowy. Tak, kliknąć, żeby się przeteleportować. No F i tam tego Grębie klikasz na postać i ten. Bardzo wózki sklepowe. I wybierasz, do kogo się teleportujesz. Mikusia potem na F patrzy, ma taki wykrzyknik i klika i zaakceptuj. Akceptuj. Ale co ci mam nim? Na wykrzyknik kliknij. I akceptuj. Nie. Mikusio, gdzie pan jest papuś? Gdzie ja jestem? Bardzo, jesteś, gdzie ty jesteś? Już jestem niedaleko. Ale nie Mazdy się pytam. Tutaj jestem. Co to jest za jakiś samochód? Co to jest? To jest moja konstrukcja. Nie psuj jej, proszę. Ale i tak będziemy musieli znowu jechać. Wiem. Skąd ty masz koszyk? Normalnie, nie spanował sobie. No. Beskitu, już jest dom babci. Leci samochód. Beskitu, już zaraz dom babci. Dobra, to jeszcze zęby się spełniło. Silnik wchodzi tutaj. Maciek, częstujcie się ząbkami. Zęby, dobre zęby. Kocham zęby. Ej, weź zęby. Mikusio, weź zęby. Czekaj. Siedzenie. Nie mam już trzech zębów. Mam siedzenie, więcej zębów. Jedziemy. Okay. Cyk. Kusiu, jedziemy. Ej, let's go, zrobiłem stój! Kusiu, jedziemy. Siadaj. Ej, gdzie zęby? Czekajcie, też te zęby. Tam. Jezu, ej, mi Kusiu, to ja zespawnuję. Zespawnuję jeszcze raz, czekaj. Tutaj są. Bierze mięsko. Siadaj. Niech zębożercą. Mikusio, siadaj na górę, bo już prawie dojechaliśmy. Musimy we troje wszyscy wejść jednorzeźnie w piwnicę, żeby się katastrofa odpaliła. O mój Boże, ale mam piękne zamki. Ej, przeszliśmy rok tutaj, gra mi 50 minut. Nie jest tak źle. Aż 50 minut minęło? Co? No. Tyle mojego życia zostało zmarnowane na tą grę? No. Tak, dokładnie. Dobra, ej, serio, ja tam dojeżdżamy, jest fajnie. Dojeżdżamy do domu babci. Chyba jednak, zmienili na 110 minut do domu. Dobra, wjeżdżamy w jej ścianę. Dobra, tak zahamujemy. I wyskakuje. No chodźmy. Ale gangsta. Czekajcie. Musimy czekajcie, razem wejść? Muszę się uzbroić. Dobra, siadajcie. Chodźcie. Czekaj, uzbroiłem się w lampę. Chodź szybko, Mikusio. Mam lampkę. Nie możesz iść strzelać do piwnicy. Proszę się, Mikusio. Zostaw tą lampę. Zostaw to. Nie? Dobrze. No, zbaguję. Dobra, chodź. Teraz do piwnicy? No, tak. No, nie, zbugowało się. Nie mam kasenki, czekaj. Ja też nie. O. No, chodźcie wszyscy razem, bo... Gdzie no ja jestem, ale już jestem w środku. Ja też w środku. No ale wyjdź. Ale jak? Na C, normalnie latasz do góry. I wychodzisz. Nie mogę, ja już jestem w środku, a! A, wyszedłem. Jestem w środku, jestem chyba pod schodami, czekaj. Wiecie?
Ja jestem pod schodami. To tak trudno wyjść. Jestem pod schodami, jestem w schodach, człowieku. To się teleportuj do kogoś z nas. Nie. Czekaj, to musimy wyjść z dworu. Nie teleportuj się na razie. Chodź Mazda. I do Mazdy się teleportuj zaraz, jak będziemy na dworzu. Dobra, jesteśmy na dworze. Już, teraz. Mazda, zgódź się. Ale co? Nie ma żadnego wykrzyknika. Jest na górze taki... krzyknik. Akceptowałeś, Mazda? No... nie ma żadnego wykrzyknika. Chodzisz na F. No i tutaj masz wykrzyknik koło tych $0. Nie widzę wykrzykników. Dobra, do Filipczaka klikam. Czemu to masz kutę? O, i mam. Jezu, serio. Już. Chodźmy teraz wszyscy razem. Już nie musimy. Co ty zrobiłeś? Chodźcie, wszyscy on razem. On zrobił tam wysoko w górze. Musimy naraz tam wejść? Tak, naraz, bez niczego trzymania. A więc 3, 2, 1. Chodzimy. No nie. Ja mam czarny ekran. O, masz czarny ekran? Ja nie mogę. A mi nie zadziałało. Czekaj, ej, serio, teraz wyjść nie mogę, co jest? Ej, co się dzieje? Mam czarny ekran, help me. O. Jakieś światło. W którą stronę się wychodzi? Czekaj, utknąłem. Ja też utknąłem. Ktoś na krześle. O, dobra. Okej, udało mi się wyjść. Ja nie mogę, to już przeszłeś gry. Nie powinieneś chodzić za mną. Ej. Nie mów mi. Czekaj, może coś trzeba otworzyć? Chodź tutaj. Mikuś, chodź. Czekaj. No, teraz piwnica się zablokowała, bo on ma kasenkę. No to musimy po kolei wchodzić, jeden po drugim. Nie, on zepsuł górę właśnie. O, co to się dzieje? On zepsuł górę. Policzkuję cię. Ej, patrz. Ej, śmieszne. Patrz, jak fajnie jest. Wiesz czego tutaj brakuje? No. Więc to było tyle na odcinek. Dojechaliśmy do babci. No, chodź, Mikusiu. No. Okay. Do widzenia. Pożegnajcie się. Pa, pa. Pa, pa. Przecież on był Filipczak! No nie działa, bro.